Dzień dobry. Jesteśmy w Budzyniu na stawiku na karasia. Jest ze mną nowy członek, ale też w stały wędkarz, mój szwagier. Siema. Brawa dla Michała. Próbuję coś zacząć, bo branie mamy. Pierwsze rzuty właśnie wykonaliśmy. Branie jest co chwilę. Ale zobaczymy, może coś, może jakiś większy, ładny karasz podejdzie. Hamulec mam za bardzo. Idzie siostra administratora mambrania. Już cieszy bułę. Poszło mi przez skrzynkę, zapomniałem haczyków. Bardziej się widać. O, ale mam ładne branie. I mamy na oku takie trzy stawiki w pobliżu do obskoczenia. Kurde, chyba mam za dużo haczyki, bo mocnijmy to za... No już ładne branie. Siedzi? Pierwsza jest Michała. Jak zwykle. Pierwsza Michała. Łopatka od razu do broni. Biała. Biała? No nie, jest. Właśnie, gramy. To jest skrzyneczka, podać? Są tu naprawdę fajne sztuki. Mój rekord tutaj to jest 32 cm. Niestety. Ale najpierw muszę się zająć sprawami organizacyjnymi. Czyli wymiana haczyka i inne. W sumie potem. Michał złowił, kurde, pierwszy, nie podoba mi się to. Nie lubię przegrywać na rybach. Pozdrowienia dla Szelusia i Dawida. I dla innych wędkarzy. Kamila, Lacrimozo, Amorozo, Łukasza, naszego grunciarza, o tak bym powiedział. Wczoraj byliśmy właśnie na rybach, kręciliśmy film, byliśmy w Kusowie. Kurde, zaczekam. W Kusowie, potem na Brdzie. I właśnie Łukasz miał nowego federa. I coś tam próbował na niego targać, na drgającą szczytówkę, ale niestety... Boże. Ale niestety... bez brań. Tutaj przyjechaliśmy się trochę odstresować, bo... No, połapać karasi, no. Dla frajdy. A może coś większego? Tam po drugiej stronie siedzi moja siostra. Nie widać jej w krzakach. Czyta książkę. Obrączka, tydzień temu ślub. Proszę. 10 maja, ładna data. 9 dni po otwarciu sezonu na bolenie i szczubaki. Także data wymarzona. A właśnie, jeszcze miałem, nakręcę wam. Dawid się teraz będzie pewnie śmiał. Nakręcę wam pana drewno. Pan drewno to teraz akurat jest w krześle zamontowany. To jest nasza podpórka. Tutaj manuszki ładnie wbite w ziemię. I dwie regulacje konta ułożenia telefonu, ale już niedługo będziemy mieli kamerę, także filmy na pewno będą wypadać lepiej jakościowo. O, niech tak będzie. Ja muszę się wziąć za wędkowanie, bo tak siedzę, gadam, a Michał tutaj non stop widzę, zacina, bawi się. Proszę. Poczekaj, no mam taki, wiesz, na taką setkę typową, jak już będzie odchodzić. Albo... Proszę o to takie właśnie oto karaski. Nie no, ten jest naprawdę bardzo mały, za mały. I catch and release wrócił do wody. Jeszcze na niezawodny kołowrotek Goldena. Jeszcze po moim tacie.
Ale jak widać, sprzęt Beskidu niezawodny. I teraz będzie moja pierwsza. O kurde. Teraz będzie moja pierwsza. Pewnie Paweł z wędkarskiej tuby, bo zawsze mówi, zawsze, no często mówi, że zrobić sobie przerwę na papieroska, nie tak podczas łowienia, no ale na spławiku można to jakoś pogodzić. Na spinningu oczywiście nie. Oczywiście pozdrowienia do wędkarskiej tuby, od was się uczymy. Wyrwałem jej buzię chyba. Fajne jest to, że tutaj Beskid co rzut, to jest broń. Niezależnie gdzie się rzuci, w którą partię tego oczka. Ale czasami trzeba się odstresować po ciężkich paru tygodniach ostrego spinningowania właśnie na taki wypad, typowo na małą rybę. Jest kolejny olbrzym. O, wypiął się. I do wody. Jak pani widać, jak one uciekają. Pozdrowienia dla fanek, bo też mamy ich sporo na membranie. Już mamy zaplanowane parę wyjazdów z dziewczynami, także filmy dla mężczyzn będą urozmaicone o płeć piękną. Ale ja patrzyłem się na spławik, który mój pod wodą tak se krążył w lewo, w prawo, uciekał w trzciny i nie zacząłem. To musiało być coś naprawdę małego. W ogóle widać, jak one chodzą, co pod tą wodą. Czasami aż się ta woda w sekundę zaczyna cała mienić, widać jak się spłaszają te karasie. Niestety tamten film nie wyszedł i musiałem specjalnie tu pokonać 30 km od Bydgoszczy, żeby nakręcić jeszcze raz, bo chciałem wam pokazać właśnie te karasie i opowiedzieć o tym, że tu się nauczyłem. W ostatnim filmie gdzie opowiadałem o tym, jak mój kuzyn Patryk, także pozdrowienia dla Patryka Osucha, przepłynął to bajorko w pław po zapalniczkę. Chciał zapalić papierosa, nie chciał mu się przejść dookoła. Zajęło minutę, to przepłynął to bagno, wyszedł na brzeg, właśnie w tym miejscu, gdzie teraz siedzę, zapalił papierosa i przepłynął z powrotem. Pozdrawiamy, mistrzu.
psikał mnie. Popij. Popsikał mnie jakimś... jakimś dziwnym... aerozolem. Oskubała mi. Ale co? Wypita? Nie. A przyznaj się, przed tym, przed powiedzeniem tak w kościele wolna jest setę? Nie. Ja. Ty nie wolna jest setę. No pewnie, że nie. Ja dwie walną chyba. Chciałem. Ale my tu mówili, że może być gorzej w postaci niż przed. Mogę? Tak. Ale na kawalerskim stałem. No tak, na kawalerskim nie po... nie poszło. Nie podobałem kawalerskiego. No ale po to jest kawalerski, nie? Żeby się trochę oderwać od rzeczywistości. Rzeczywistość była taka, że ryby łapałeś. Nie, w kręgle gram. Aha, no tak, ryby też łapałem w kiblu, no pamiętam. Bez wędki. No ale dobra. Siedzi, wygrałem. Ale to jest wielkości mojego kciuka chyba. W ogóle nie walczy. To jest mówiłem. Gratulacje. Ale, ty, ale wyskoczył. A to jest taki normalny karacz taki. No nie, to powiedziałem. Ale po do głowy, nie? A więc na dzisiaj skończyliśmy wędkowanie, wracamy z Karasiowego. Byliśmy jeszcze w lesie na jednym takim stawiku zobaczyć, gdzie łowiłem takie karasie. No, wyski tu wszystkie po 30, ale niestety dzisiaj nic. Michał obładowany, nie chciał mu się ubrać, spodnie. No i wracamy na działeczkę. Także pozdrowienia od Mambranie. Mam nadzieję, że jakiś ciekawy filmik z tego wyjdzie. Do zobaczenia. Siemano.